Mamy wyznaczone poziomy linkami, kąty proste, przekątne, tarasu sprawdzone. Teraz robimy deskowanie. Trochę 3 cm za dużo wybrałem, ale to nie ma problemu, damy grubsze deskowanie. Mamy już wykonane szalunki na 25 cm szerokie. Szerokość tu można się pomylić, ale jest też dobrze zrobione. Najważniejsza jest wysokość, nie możemy się pomylić. Max 3 mm, gdyż szalunki stalowe, te Stalfon, będą miały równo 100 cm, czyli dotąd. I nie możemy się pomylić o jakieś nawet 5 mm, to jest bardzo dużo. Nie mamy tu pomyłek, mamy tu pomyłki milimetrowe, milimetr dwa, żeby idealnie był taras i zrobimy spad bardzo mały, żeby woda tylko leciała po deskach, aby. Oczywiście wlało nam tutaj wczoraj i to porządnie, już wyschło dużo, mieliśmy tu z wiadra lało się. Dlatego nie zabierałem tej trawy. Gdybym zabrał tą trawę, to by było takie bagno na tarasie jak tutaj. I wszystko by było na cegłach, na oknach, tak jak na tamtej ziemi, co tam. No to już wyschło. Ale to była masakra, nie? Wczoraj wieczorem. To gdybym zabrał tą trawę, to wszystko by było tutaj spłukane. A ta trawa zabezpieczyła nam skarpę, żeby się nie osypała. Dlatego to była dobra decyzja. Teraz następny projekt to jest kopiemy na 80 cm głębokie fundamenty.
mamy wykopane fundamenty w tym deskowaniu na 80-90 cm. Tu mamy rurę odrynne, która idzie tutaj pod ziemią i tam do studzienki. Musimy nałożyć na nią jakąś otulinę, lub żeby jej beton nie... Jak zrzucimy dużo betonu, żeby jej nie rozwalić. Tam mamy kamień taki wystaje, nie mogę go usunąć, jest zbyt wielki. Nic mu nie będzie. Będę musiał zrobić mu otulinę z tymczasowej rury PCV na opaski, żeby tej rury nie zmiażdżyło przez przypadek ciśnienie. Żeby placka z niej nie zrobiło, bo później może się zapchać. Teraz następna operacja to jest, będziemy wykonywać zbrojenie tutaj. Pójdą w środek 4 druty FI10 albo 12, nie wiem jakie mam. I od razu w pionie wyciągniemy też rury, te druty na 90 cm. I jak zwiążę fundament, to zazbroimy to i będziemy na tym ubierać fundamenty, znaczy szalunki Stahlform. Zamontujemy teraz zbrojenie do linii, na razie do linii tylko wylania fundamentu. Później przed montażem deskowań tych Stahlform uzbroimy tu górę poprzeczniakami. Pamiętajcie, żeby zawsze patrzcie jak żyto pyli tam daleko. Szok. Dobrze, w tamtą stronę wiatr wieje, nie na mnie. Żeby było po robocie. Pamiętajcie, żeby zawsze końcówki prętów zaginać, bo może się jakieś dziecko wam nabić. Będzie się gdzieś bawić, wskoczy, albo sami będziecie się nachylać i wsadzicie sobie to w oko. Zawsze zagięty jest bezpieczny. To dużo czasu was nie kosztuje, a oka nigdzie nie kupisz. Nawet Bill Gates nie jest w stanie kupić oka sobie. Dobra, zbroimy to. Minęło 24 godziny od wylania tych szalunków betonem. Zrobiliśmy choropowatą powierzchnię. Tu mi trochę spadł poziom o jakieś 3 mm, 5. Musiałem podnieść to, żeby stalowe szalunki idealnie leżały. Choropowatą powierzchnię zostawiłem dlatego, żeby później było lepsze połączenie rzadkiego betonu. Tu nie dajemy żadnej izolacji, separacji, tylko to będzie jako jedność. Rozbieramy teraz te deskowania. Mamy deskowania rozebrane. Teraz układamy zbrojenie, montujemy je na tych pionowych prętach.